Poczekaj, poczekaj, bo zobacz, jaka fajna akcja. Niezapłodniony czy osłonka, bo nie widzę dokładnie. Martwy ziaren. Martwy ziaren. Ale pierwsze poszło super łatwo. Dobra, w każdym razie tak, chcę pan. To robimy. Mhm. Bierzemy sobie... Czuję, czy nie potrzebujesz tego? Kubeczek. To jest kubeczek, który jest na tej pielęgarni... Nie wiem. 20-30 lat. Wygląda jak 200. Wygląda jakby miał 200. On oczywiście jest taki, już nabrał kolorów zielony, bo tej dezynfekcji cały czas. To jest litr, to jest dokładnie litr. Jak przyszedłem tutaj do pracy, to każdy mówił, że ten kubek tutaj już jest kupę lat. I go mamy, taki skansenowy trochę. Nie, no. No i mamy do niego sentyment. Ja też miałem. Sentyment. Chcę wam pokazać, jak policzyć ikrę. I teraz tak, bierzemy sobie taką próbkę. I można śmiało tak sobie naprawdę? Taką ikrę po napęcznieniu możesz jakieś 8-10 godzin jeszcze wieźć na drugi koniec Polski. Tak? W wodzie. Okay. Tak, ona jest jakby zupełnie... Niektórzy nawet robią tarło nad rzeką, nie? Ja tego nie robię, ponieważ wiesz, no, wiesz jak wygląda u mnie sytuacja nad rzeką. Nie chcę tych patogenów sobie na samym początku od razu wprowadzać na wylęgarnię. Tak? No tak. Więc zapładniamy tutaj w tej wodzie, w której się będzie inkubowało. Ale niektórzy zapładniają ikry ryb podsosiowatej bezpośrednio nad rzeką. I w takiej postaci ikry napęczniałej sobie transportują to. Nawet tam kilka dobrych godzin. Nie? To tak się mówi, że niektórzy mówią 8, niektórzy mówią 12 godzin. Mamy na to, żeby to obsadzić na aparatach wylęgarniczych. Mamy tutaj ten litr. Mamy litr. No i teraz w tym litrze trzeba byłoby szybko policzyć. Każde ziarenko. Każde ziarenko. Tak? Mamy litr. I teraz pomocą przychodzi nam... Technologia. I mamy tutaj dokładnie 500 otworów. Okej. Zakładamy. Tak. Staramy się, żeby w każdym ziarenku, znaczy w każdym miejscu na ziarenko było ziarenko. Światło słabe chyba, co? No, ale coś widać jeszcze. Tak, sobie tutaj o. Sypiemy, żeby w każdym otworku było po jednym ziarenku. Sypujemy. Widzę jedno martwe, czy mi się wydaje? Tak, tak, tak. No, normalna sprawa. Okej. Okay. No i mamy 500, tak? Będziemy tutaj. Kładli ikrę. Mamy 500 ziarenek. Pozwalasz jej swobodnie łapać? Spokojnie, tak? Tak jest. Spokojnie, nic nie ma prawa się wydarzyć. Mogę sobie otworzyć. Nie wierzę, na serio? No na serio, no. Liczenia, tu już wiemy, że mamy 500, bo tam... No jedno ziarenko zostało, trzech, tak? Jedno ziarenko zostało, no. Tak, tak, mamy 1000. Mamy 1000, tak? A w litrze według norm ile jest? Około 8-9 tysięcy ziaren. Tak zawsze wychodzi. Jak jest drobna ikra z małych ryb, bo może się dzisiaj akurat zdarzyć, no to może mieć nawet do 10 tysięcy, tak? Ale normalnie jest o 8-8,5 jak najczęściej. Mamy 1500. Łatwiej teraz. O, widzisz jak już... Mi się zapełniają... Ile mamy? Mieliśmy 2,5? 3 teraz. 3. Można od razu porównać wielkość między łososiem a trocią. Czego? 3,5. No to już zobacz, jest 3,5. No to faktycznie.
A ile ta ikra się weźmiała? 40, a już godzinę. No. No i w ten sposób liczymy zawartość ziarenek ikry w litrze i potem te litry możemy sobie oczywiście obliczyć, żeby wiedzieć dokładnie, jaką mamy obsadę w ręgarni. Mówię to dlatego, że już że Wojciech wyczerpał materię. I zaraz padnie. Ile jest czasu, żeby już kompletnie jej nie ruszać? No od tej chwili, no to jakieś od 8 do 12 godzin. Po 12 okay. godzinach już bym jej nie ruszał. Rozumiem. Na pewno. Czyli też to jest dla natury, rozumiem, że jeszcze gdzieś tam... Ta jakieś tam turbulencja, tak. Tak jest, turbulencja, ale jak już jest w tym zakopana, konkretnym miejscu osiądzie, jak już jest zakopana, nie płynie dalej, tylko gdzieś się osadziła faktycznie i tak dalej, to wtedy już jest... Niezwykle delikatna. No tak to natura sobie wymyśliła. No już jest 5000. No będzie faktycznie, no nie wydawało się. Może i dobrze, że to zrobiłem, bo wiele osób gdzieś tam w komentarzach, przy jakichś tarłach, nie tarłach. Jakby tą ikrę policzyliście? No właśnie tak. Że 100 tysięcy, że 200 tysięcy, że 400 tysięcy. Ciekawe kto to liczył. No my liczyliśmy. No dobra, liczmy. Co, ostatnia partia? No jeszcze trochę będzie. No ostatnia. Chyba... Czekaj, pomieścimy się czy nie? Duża różnica może być w ilości w stosunku do rozmiaru ikry. Tak, mieliśmy dzisiaj przede wszystkim małe samice, jak zauważyłeś, tam były dwie ryby gdzieś tam powyżej 70, tak, czy koło 70. Reszta to były rybki, takie 50 cm z jakimś tam malutkim pysikiem, tak? Więc mamy teraz... Przyjmuje się, że w litrze jest 8 tysięcy ziarenek. 8 tysięcy, 8 lub 9 tysięcy, tak? 8 lub 9. Aha, tak. A tu mamy w tym momencie 9,5, tak? Tak, już ile było? 9,5. I teraz potrzebujemy jeszcze tej mniejszej. Aha, i tu mamy przyrząd, który wskazuje 100. Już po 100, nie? Tam mieliśmy po 500. Końcóweczkę robimy. Po stówce. Czyli mamy 9600. I będzie praktycznie 9700, no. Tam jeszcze kilka ziarenek no, zostanie. Kilka ziarenek, tak. 9700, zobaczcie, no jest przeliczona. Z dokładnością do 30 sztuk. Tam gdzieś około 20 ziarenek może zostało, nawet nie. No i ile? 2 minuty? Nie no, powiedzmy 3. Nie robiłem tego rok czasu, więc na początku tak trochę, wiesz, szło mi to, tak powiem, słabo. Mamy 9700 i tu zostało. W litrze pozyskane dzisiaj ikry. Tak. Jak była
od razu pozyskana to miała 4 litry. Ona pewnie... A teraz za chwilę się okaże, ile tak naprawdę tych litrów zostało. Mhm. Tu mieliśmy litr. I ten litr został przeliczony. A to już Michał czeka z nową partią, już napęczniałej ikry, żeby obsadzić. Mamy tutaj gdzieś około 50 ziarenek, tak? Czyli przyjmujemy, że mamy 9750 w litrze w jednym garnuszku. Czyli bardzo mała ikra jest. Bardzo mała ikra, rzadko się tak zdarza, że mamy taką małą ikrę. A teraz mamy. Michał przystępuje do obsadzenia tak. Gniazda. Gniazda. A no, aparatu. Mylam. Wygląda jak najlepszy kawiorek na świecie. Trzeci, tak? Litr? Trzy. 3 litry. Potem jeszcze wybieracie na przykład, jak zauważycie taką... Po zaoczkowaniu. A, aha, a, okay. Tu już się nie... Na razie zostawiacie w spokoju. Jasne. Cztery. Ale też widzimy po części, na przykład na tej podstawie, skuteczność zapłodnienia, nie? To jeszcze nie jest taka skuteczność. Skuteczność, wiesz kiedy jest skuteczność? No. Kiedy my, część tej ikry się robi biała, no, umarła ikra. Ale nie każda niezapłodniona ikra robi się od razu biała. Okay. Część ikry jest niezapłodniona, a jeżeli my jej nie wstrząśniemy, ona wygląda normalnie, jak ona jest żywą ikrą, niezapłodnioną, przez kilka miesięcy. Dlatego po zaoczkowaniu wyjmujemy całą ikrę, dobrze wstrząsamy ją, kładziemy z powrotem i na drugi dzień wychodzi te wstrząśnięte, niezapłodnione ziarenka wychodzą. I wtedy tak naprawdę Rozumiem. Wiemy, jaki był procent zapłodnienia i zaoczkowania z tym związanego. Mhm. Więc tu te ziarenka nic nie znaczą w tym momencie. Okej. Okay. 5. 5. No, były 4 litry, wiaderko pokazywało nam, że są 4 litry ikry. Ikry. A tu będzie około 6. Nie napęczniałej, tak? Nie zapłodnionej. Ty będzie prawie 6 litrów. No, przelećmy. Prawie 6 litrów. Widzisz Kubo jak stary, ale zobacz jaki praktyczny. Tak. Przelewasz, liczysz. Zobacz ktoś tam ileś lat temu siedział i w takim właśnie kubku wiercił te otworki, nie? Tak, ładnie powiercone są. 5,5 trzeba założyć. 5,5 litry. 5,5, bo to jest trochę więcej, ale wiesz. No jasne. Mamy 5,5 litra. Michał, wstrząśniesz tym, czy ja mam wstrząsnąć? Wstrząsniesz. Po położeniu na aparat greckiego nie musimy wcale tam robić jakichś dzikich manewrów. Wystarczy razy tak parę razy wstrząsnąć. Oczywiście nie za mocno, żeby tej ikry nie uszkodzić. Ikra ładnie się rozkłada sama, jeżeli jest dobrze aparat wypoziomowany. Super. I mamy wszystko. Pięknie. Mamy 5,5 litra. Mamy około 53 tysięcy ziarenek. No to 3 tysiące się pomyliliśmy podczas wycierania. No widziałeś. Bo powiedziałeś 50 tysięcy. A, tak. No. Cały dzień pracy i zaledwie 50 tysięcy, a może aż. 50 tysięcy ziarenek. Jeden most.
łosoś złowiony, piękny. I jeden łosoś złowiony. Pozdrawiamy. Michał powinien mieć ksywę Mr. Proper. Tak. Michała, dezynfekcja, no w ogóle ksywę sterydia powinien mieć. O. Taki najsilniejszy środek dezynfekcji. Jak wejdziesz do ręgarni i śmierci sterydiale, to znaczy, że był 5 minut wcześniej Michał. No ale diabeł tkwi w szczegółach, tak, jak to tak mówią. Zapalamy delikatnie. I sobie ikra leży, jak w zakopanym kopcu. Rano słońce wyjdzie, nic złego na się ich nie wychodzi. I tak sobie będzie leżała przez parę miesięcy, a my będziemy tylko ją tam doglądać, sprawdzać tlen i profilaktycznie kopać. Okej, okay. To już teraz pozdrawiamy naprawdę. Teraz naprawdę pozdrawiamy.